Hej, zapraszam Was na poszukiwania cebulek, bulw moich roślin z zeszłego roku. Mamy w takim pudełeczku specjalnym, przygotowane, przechowywane przez zimę. Mam nadzieję, że wszystkie przeżyły. I będziemy je sadzić oraz próbować odróżnić, która strona jest górą, która dołem, a która jest alokazją, a która kaladium itd., itd. Zapraszam. No i mam tutaj moje cebulki przechowane. Już zauważyłam, że niestety, ale coś mi tutaj pogniło. Szczawik. To jest na pewno szczawik. Jestem pewna. Ale zanim przejdziemy do tego, pokażę Wam jeszcze. To jest alokazja Zebrina. Wiem, mam pewność, bo po prostu zdjęłam ją z parapetu. I zobaczcie, tutaj odpadło, zaschło. I pod spodem mamy stożek wzrostu, więc niedługo będziemy mieć liść, zdecydowanie. Fajnie, bardzo mnie to cieszy, bo bardzo mi się podoba ta roślinka, a no niestety trochę dałam jej w kości i wyszło jak wyszło. Dlatego ją odkładamy, nie będę nic zgrzebać więcej. I teraz szukamy tutaj naszych cebulek. Na pewno nie będę wiedziała, co jest co. To na 100%, bo to jest po prostu nierealne. Choć wydaje mi się, że to jest alokazja. Zobaczymy, co my tu mamy. Troszkę je będę obskubywać z tych starych skórek. Z tych takich warstewek. Zobaczymy, co nam tu wyjdzie. No i zobaczcie, szczawik. No niestety. Tutaj mamy jakąś cebuleczkę. Tutaj coś jakby nawet już chciało rosnąć. Ty co byś tu chciał? Co? Króliś mnie zaczepia. Zainteresowany. No nie, no kolejny. No pewnie wszystkie będzie. Bo mam 5 cebulek tutaj szczawika. To na pewno wszystkie będą martwe, niestety. Dobra, tutaj takie coś. To chyba kaladium. Chociaż pewna nie jestem. To jest na pewno alokazja jakaś. Albo wiem, albo kolokazja. Tak, to chyba będzie kolokazja. Zeżarł mi ją w zeszłym roku przędziorek. Mi się wydaje, że to jest kaladium, a to raczej będzie alokazja. Zobaczymy, co z tego wyrośnie wszystkiego. No, kolejny zepsuty szczawik i kolejny. Ja trzymałam w ogóle je, te bulwy, całą zimę w takich trucinach, zamknięte w szafie, w suchej szafie. Że spokojnie te trociny, to co miały wyciągnąć, to wyciągnęły wilgoć. No jak widać, szczawik nie dał rady, widocznie był przelany za życia jeszcze. Jest taka możliwość. I co, to wszystko już? Mało coś. Więcej miałam chyba. O, tutaj mam coś. To jest też jakaś bulwka malutka. Dobra, czyli to są, wychodzi na to wszystkie moje bulwy. Wydawało mi się, że miałam troszkę więcej. Na pewno któreś z nich to alokazja Dragon Scale. To jest z pewnością kaladium, bo one mają taką płaską bulwę. No i cóż. Zabierzmy się za wsadzanie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tu myślę, że coś wyjdzie w miarę szybko nawet. Dobra. Przygotowałam sobie już taką mieszankę, którą ostatnio używałam. Ona jest dosyć luźna, ma trochę kory, trochę perlitu. Taka dosyć przepuszczalna jest ta ziemia. Tutaj akurat łatwo zobaczyć, gdzie jest góra, bo mamy stożek wzrostu zaschnięty. Także tutaj jest w tym momencie łatwo, a z dołu widać jeszcze korzonki. Ale są takie bulwy, jak robiłam to w zeszłym roku, to miałam wątpliwości,
czy to jest góra, czy to jest. Czy to jest dół? No tutaj też widać. Tutaj można by się zastanawiać, ale mamy na szczęście korzonki. Więc to jest na pewno dół, a tutaj nam będzie kiełkować góra jakaś. W tym roku, jak mi wykiełkują wszystkie kaladia i kolokazja, to na pewno pójdą na balkon, bo w domu nie służy im, powiem wam szczerze. U mnie jakoś wyciągają się, robią się takie dzikie. I postanowiłam, że w tym roku będą mieszkać na balkonie. No i teraz tutaj mam dylemat, powiem wam szczerze, ale tutaj jest chyba stożek wzrostu. Ciężko to będzie pokazać, na pewno. Co ty tu broisz? Wyjdź stamtąd! Inio, nie wolno! Ale on rozrabia, no nie... O jeny, ale pani idzie do ciebie. Gdzie ty tam chodzisz? Nie wolno! No i tu mam dylemat. Ale wydaje mi się, że tutaj jest stożek wzrostu. Taki jest wypięty. No i mam tyle domiczulek. Teraz podleję, pójdą do szklarenki. No i będziemy obserwować. Na pewno zobaczycie za jakiś czas filmik z kiełkującymi roślinkami. Mam nadzieję, że nastąpi to dosyć szybko. Powiem wam, że w zeszłym roku posadziłam cebulki dużo głębiej, bo tak się naczytałam w internecie. I trwało to długo. Mam wrażenie, że miały problem, żeby znaleźć dobry tor do światła. Teraz je posadziłam płycej. W szczególności te, które już mają jakiś tam zalążek stożka wzrostu. Mam nadzieję, że to pójdzie troszkę szybciej, że im się nic nie stanie. Będą w szklarence, więc będą miały ciepło, wilgotno. Powinno to pójść dosyć szybko, zobaczymy. No i moje cebulki w szklarence. No i teraz pozostało tylko czekać w zasadzie, co nam z tego wyrośnie. Nebulizacja po 2 tygodniach. Właśnie je podlałam. I teraz tak. Tu na razie nic nie widać. Tu chyba też nie. Ale za to tutaj. Tu. Już jest czubeczek. To jest chyba kaladium. Kaladium jest dosyć szybkie. Tutaj nic nie widać. A tutaj też mamy czubeczek. Widać tu? Tak. Tak samo alokacja zrobiona tutaj, tak próbuję, ale nie do końca, więc tak to aktualnie wygląda. Mam nadzieję, że tutaj wszystko wyjdzie ładnie. Tutaj też widać, że coś jakby chciało. Zobaczymy, musimy poczekać cierpliwie. Na dzisiaj to tyle. Życzę wam dużo słoneczka. Buziaki, cześć.